Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka. Lecimy dalej, moi drodzy, dzisiaj taki trochę dzień typu innego dla mnie, ponieważ zaczynam nagrywanie o 20:30, więc taka wieczorna sesja w Night City mnie czeka. No cóż, zbliżają się święta, dla mnie jest w tej chwili 15 grudnia, jakieś ostatnie zakupy były do zrobienia, trochę tutaj jedzenia, jakieś tam prezenty. Więc no, czasu mało, ale Cyberpunk zdecydowanie swój time frame tutaj u mnie w moim grafiku ma. Dzisiaj, moi drodzy, mam plany fabularne. Jak już mówiłem, nie chcę super mocno pchać fabuły, chciałem trochę robić tego, trochę tamtego, ale finalnie nie jestem pewien, czy po prostu jednego dnia na przykład nie zobaczycie dwóch odcinków z questów pobocznych, ale będą to questy poboczne, których fabuły są interesujące, tak jak już mówiłem, ale też pomyślałem, że jeżeli nie będzie za dużo strzelania w danym odcinku, nie będzie dużo akcji, co jest możliwe przy questach mocno fabularnych, kiedy musimy porozmawiać o różnych rzeczach z postaciami, dowiedzieć się czegoś bardziej niż przewalczyć się przez lokację, no to fajnie by było troszeczkę jednak powalczyć. I dlatego też stwierdziłem, że dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie jakimś kontraktem. Żeby nie było, że w ogóle tych kontraktów nie pokazuje, że ich w grze nie ma, że nie ma strzelania i tak dalej, to ja chciałbym sobie tutaj podziałać w tej chwili. Gościu się mnie nie czepia. Mamy kontrakt chciwości nie popłaca. Co dokładnie? O co chodzi w tym kontrakcie? A, i zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Odzyskanie własności i wielki skarb czasem okazuje się wielkim przekleństwem. Jedna z paserek w mojej dzielnicy, Lia, weszła w posiadanie bardzo cennego sprzętu wytrychu, który pozwoliłby jej na jailbreakowanie zablokowanych wszczepów korporacyjnych. No dobra, Lia nie jest w ciemię bita, wiesz, ten sprzęt jest wart dużo, bardzo dużo, prowadziłyśmy długie negocjacje, nagle urwał się kontakt. Dobra, musimy zdobyć wytrych, moi drodzy, ale jedna rzecz, w komunikatorze napisała do nas, proszę państwa, Judy. Gdzie mamy tutaj Judy? Muszę ją tylko znaleźć, mogę jej odpowiedzieć. Hej, dziś pochowałam Evelyn, kolumbarium niedaleko North Oak, pomyślałam, że powinieneś to wiedzieć. Dzięki, że dałaś mi znać, to może odpiszmy w tej chwili, nie jestem pewien, czy no ona tutaj dość suche odpowiedzi nam wysyła, nie ma się co dziwić, przyjaciółka jej zginęła i właśnie ją pochowała, dlatego też, kto wie, pewnie możemy się wybrać do kolumbarium i zobaczyć, znaczy wiecie, oddać hołd przy jej grobie. Nie masz uprawnień, żeby tu być. Dobra, przepraszam, nie chciałem już nawet tu być, zresztą co ja pierdolę, przecież ja chcę ich chyba wymordować wszystkich. Wiedziałeś, że się dogadamy? Koleżko, ty nawet nie wiesz, jak bardzo się jeszcze dogadamy. Ja tam dam radę wejść jakoś od boku na przykład. Może jakieś double jumpy tutaj, gdzieś przy dachu, jakieś przejście, wejście. Tutaj widzę drabinę. Oh shit, dobra, double skok. Po co mi drabiny, jeżeli mam dwuskok? Moi drodzy, o ty, bo ja chciałem sobie to otworzyć. O proszę, jak skutecznie. A ty... O nie! Ale nie na trzeźwo. Znowu chciałem odkucnąć. Ale skończyło się na tym, że wcale nie odkucnąłem, tylko pominąłem dialog. Goddammit, za często mi się to zdarza. Co to jest? Popchnij. Uuu, ty, jakieś tajne drzwi chyba otworzyłem. Słyszę, tylko nic mnie to nie obchodzi. Okej, okay, dobra. Chłopie, ja tak normalnie na chleb zarabiam. Dlaczego ty mnie tak traktujesz? Dlaczego ty mnie tak traktujesz? Nie powinieneś mnie tak traktować. Teraz muszę odreagować i pochlastać ludzi Mantis Blade'ami. Innej opcji nie ma. Coś tajemnego się tutaj otworzyło, ty. To już tutaj? Proszę. Dobra, rozkminiłem, że przycisk... Jakby znalazłem przycisk, zanim znalazłem miejsce, które powinienem jakoś zwolnić. I troszeczkę nie w tej kolejności to zrobiłem, w której powinienem, ale hej. Mam tutaj jakiś niezwykły karabin, tutaj Max Doka, tego, tamtego, to się pewnie mogę podpiąć, nie, mogę tylko użyć. Jak nie mogę zrobić eksploracji danych, to ja to mam w dupie. Dobra, tutaj mamy kolejnego Max Doka. Gdzie mamy nasz ukochany ten? Przeszukaj ukryty pokój, coś na komputerze pewnie będzie w związku z tym, ale hej, jeżeli mogę sobie tutaj zarobić jakieś pieniądze, to bardzo chętnie. Plus, niewątpliwie musimy zejść na dół i wymordować tych gości, powiedziałem, że będzie strzelanie, to będzie kurwa strzelanie. Nie będę tutaj jakoś super się starał, TT5555. O, jeszcze jak jeden C znajdzie się, znajdzie się. Nie będę się jakoś super starał, żeby robić te eksploracje. Wszystkie trzy kalkulacje, kurwa, matematyka, fizyka, całki i inne pochodne. Tylko chyba tak na lajcie będę starał się zrobić to najlepsze. Wiadomości, oferta od Lia. Łakak, otrzymaj się mocno, bo spadniesz z krzesła. Mam na sprzedaż taki buyer do jailbreakowania. Wygląda na to, że Lea poszła do tygrysów. Za plecami Wakako. Uuu, nieładnie. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. No, czy widzicie, mamy tutaj najpierw maila, którego wysłał do Wakako, a potem do jakiejś Kanny Damon.
Nie daj się oszukać, napawają informacje o mailach z reklamami nanożelu na powiększenie penisa. To oszustwo! Zwykły żel nie jest w stanie przebudować komórek twojego ciała. Taki efekt możesz osiągnąć tylko dzięki hormonowi RSX. Nasi naukowcy opracowali formułę, dzięki której długość i grubość twojego penisa zwiększy się w ciągu 7 dni. Dołącz do 1000 zadowolonych klientów. Nie wierzyłem, że to zadziała, a jednak postanowiłem zaryzykować. Byłem zrozpaczony, nawet Mister Stad nie był w stanie zaspokoić mojej żony. Dopiero RSX sprawił, że wyła z rozkoszy. Nigdy nie czułem się taki męski. What the fuck? Redzi, dlaczego tutaj jest tak niesamowicie dużo nawpychane motywów po prostu hecheruchańska? To jest trochę nienormalne. Wy jesteście trochę pojebani, tyle mogę wam powiedzieć. Dlaczego praktycznie każdy quest dotyczy posuwania? Nie wiem. Ale dobra, obiecałem, że kogoś tutaj pokroimy, tak więc przetestujmy Mantis Blade na tych oto tutaj nieszczęśnikach, którzy sobie siedzą. Mogę też w ogóle naładować mój atak. Ziom! O Jezus Maria, zabiłem go, nie zabiłem? Dobra, tniemy go do reszty! Policja mnie nie goni w tej chwili, nawet chyba nie wie, co się tutaj dzieje. Bum, 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 podpalony. Niesamowite to jest, bardzo satysfakcjonujące. Tutaj mamy jakąś windę, nie windę. Broń biała poszła do góry, proszę bardzo, jak miło. Zaraz jakieś proficiki kolejne będą. Oni nawet nic sensownego w sobie nie mieli do podniesienia. Tylko rupiecie tutaj wszędzie dookoła leżą. Może któryś miał kartę autoryzacyjną. Ty tego nie otworzę, tamtego nie otworzę. To i tak chyba musiałbym kminić jakieś takie alternatywne sposoby dostania się tam. Chyba, że to jest to piętro? Nie, tego nie mogę odsunąć, nie wiem. No taka niezbyt, muszę wam przyznać, zaawansowana ten kontrakt. Ale hej, to chyba jest, znaczy przepraszam, ta lokacja, sam kontrakt może być zaawansowany. To za to jest chyba pierwszy kontrakt, który widzę, w którym dowiaduje się czegoś, co zmusza mnie do pójścia do innej lokacji. To jest interesujące. Dowiedzieliśmy się, że laska tam poszła, to samo sprzedaj Tigers. Więc musimy się udać do klubu braindance'owego Wired Head. Cholera jasna, moi drodzy! Jak to kurwa wykroczenie? Zabiłem człowieka znowu? Dajcie mi spokój, policjanci! Boże, ta cholerna policja. Nie wiem, czy widzieliście filmiki w internecie, które prezentują, jak genialnie jest zrobione AI policji. Jeżeli stoicie na dachu budynku i postrzelicie kogoś na ulicy ze snajperki, jeden albo dwóch policjantów, zależnie od sytuacji, respawnuje wam się obok, na dachu. I zaczynają do was napierdalać. Tak to jest idealnie zrobione. Tak samo, cóż, niestety okazuje się, że te niesamowicie żywe miasto, które rządzi się własnymi zasadami, na stworzenie którego Redzi dostali dofinansowanie od naszego ukochanego państwa, z naszych podatków to idzie, nie jest do końca tak żywe, jak wszyscy by chcieli, ponieważ samochody nie mają żadnego AI. Jeżeli staniemy przed autem i je zatrzymamy, to ono będzie tak stało w nieskończoność, tak więc... Cholera jasna, no chyba mogło to wyglądać lepiej. Nawet wiele osób jest skłonne stwierdzić, że Cyberpunk ma jedno z najgorszych AI, jakie w ogóle istniało w grach w ostatnich czasach. Co jest takie troszeczkę, no nie powiem, demotywujące, ale mi tam się gra przyjemnie. Tak długo jak nie zwracam uwagi na wszystkie błędy i niedociągnięcia, to gra się bardzo przyjemnie. Klub Braindance, moi drodzy, jedziemy. Autentycznie. Całkiem na randomie trafiłem chyba na najciekawszy kontrakt, jaki do tej pory miałem okazję wykonać. Czy ja tutaj będę musiał wszystkich wymordować? Czy może muszę się tylko dowiedzieć czegoś na temat naszej koleżanki Lee, która gdzieś tutaj utknęła? Przypomina mi to taki jeden... Dobra, Johnemu przerwałem. ...czasem koncerty. Bo to też była straszna mordowa. No dobra, kurwa! Cukiereczek? Nazwałeś mnie cukiereczkiem? Przerwałeś Johnemu Silverhandowi jego wypowiedź, gnoju! Tak się nie robi! Ty, przegrzanie! Cholerny netrunner mnie atakuje! To ja też ciebie, kurwa, znetranuję, frajerze! Kurwa, reset systemu? Przegrzanie! Ty mi robisz przegrzanie! Ty, kurwa, ja życia nie mam w ogóle! Jesus fucking Christ, okej. Dobra, podleczyłem się trochę, ale płonę! Jeszcze raz! Fuck me! Dobra, to nie wygląda najlepiej. Nie mam tutaj pojęcia cyberdecku. Tego mogę tutaj pochlastać. O, Mantis Blade na ogień! Dobrze, działają dość skutecznie. Jeszcze jeden Max Dog. Jesus! Jacy oni są spoceni straszliwie! No kurwa, nie przegrzanie. Zwarcie, kurwa, zróbmy mu zwarcie. Dobra, ja muszę wlecieć w niego, bo gościu mnie tutaj wyhakuje na lewą stronę. Cholera jasna! Dobra, dużo przeciwników, którzy robią mi duże obrażenia, aczkolwiek najwięcej, mam wrażenie, zrobił mi ten cholerny netrunner. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Granacik jakiś? Bueno, tutaj poleci. O kurwa! Dobra, wyszedł mi tutaj zaraz! Zapyrki! Czy to też jest netrunner? Nie, ale gościu... ze wszczepami. Bye bye! Uuu, rączka odpadła, co nie? Co tam, kolego? Jak tam rąsia? Nie ma? Tutaj mamy kolejnego. Bum, bum! Proszę, jak z doskoku! Nabity! Dobra, zajebiście.
Jak to kurwa przegrzanie? Kolejny cholerny netrunner, chodź tu kurwa! Będziesz pocięta kurwa, ty sobie tam klikasz w telefon, a ja cię tnę moim tym. Ale ja tutaj zaawansowane wypowiedzi robię. BOOM! Dobra, ty leżysz na ziemi, ja cię kroję Mantis Blade'ami, jest okej. Okay. Ktoś jeszcze? Ktoś się jeszcze kurwa chce bić? Ktoś chyba tak. Co ty odpierdalasz? Dobra, gościu w Braindance siedzi, nie będę może mordował cywili, bo gościu mi nic nie zrobił. Co prawda, korzystanie z takiego szemranego przybytku powinno być klasyfikowane jako przestępstwo wagi ciężkiej. Ja bym za to mordował. No ale hej, to nie ja jestem tutaj prawem, to nie ja stanowię tutaj prawo. Jak bardzo bym nie chciał, to jednak nie ja. Chociaż, jeżeli wymorduję wszystkich przestępców i nagle pozbędę się przestępczości w mieście, to czy nie należy mi się jakaś forma nagrody? Być może, a kto wie, może ktoś kiedyś doceni moje starania. Zbieram tutaj wszystko, co się znajduje, oni mają jakieś szalone karabiny. Nie wiem, co mnie tak dojebało, na pewno chłop, który stał za mną i do mnie napierdalał, troszeczkę mi tam krzywdy zrobił. Ale ten netrunner był denerwujący. No cóż, niewątpliwie podejście, wpierdalam się tam i wszystkich kroję na kawałki moimi ostrzami, jest ryzykowne, ale jednocześnie cholernie satysfakcjonujące. Mogę to gówno wyłączyć? Tu mogę się podłączyć. Do czego ja się kurwa podłączam? Do szafki? Pojebało was? E9 to będzie. E9, i kurwa, no nawet, że nie dam rady w tej chwili tego tak zrobić. E9. BD, dobra, BD, 7A, 1C. Czy ja dam radę jeszcze zrobić teraz to E9? E9 i nie mamy tam E9. Dobra, trudno, to w takim razie bierzemy, w takim razie nie mam BD. E9 i nie mamy E9. Dobra, trudno. Niewiele hajsu z tego wyciągnąłem, ale zawsze coś. Nawet po lewej stronie za dużo rzeczy mi się wyświetla, nawet nie wiem, co z tego wszystkiego mam. Nowy przedmiot. Tak, zaraz się dowiemy w ogóle, o co tutaj poszło. 7A. Dobra, mamy to. Teraz mogę jeszcze zrobić w takim razie 1C. Znajdzie się BD? Nie znajdzie się BD. Gdybym to lepiej zaplanował, miałbym więcej, ale trudno. Niezwykłe komponenty haków. Wiecie, jaki jest problem tych niezwykłych komponentów haków, które zbieram? Że nie mam ani jednego pieprzonego schematu na wytworzenie haka, więc na gówno mi te komponenty, skoro nie jestem w stanie niczego wykraftować. Ten crafting naprawdę taki trochę upośledzony się tutaj wydaje być. O Jezus Maria. Dobra, dajmy tak. E9, 1C. Ale czy wyciągnę jeszcze z tego E9? I nie wyciągnę, bo nie mam 5-5. Szybkie hakowanie. To są te quick haki chyba, o których oni mówili wcześniej. Te redy jedne. Po to przyszliśmy. Dobra, mamy ten wytrych. Takie małe główienko, a tyle ludzi zginęło z jego powodu. Wiesz, co mówią o rozmiarze. Mnie dziewczyny nie musiały pocieszać. Uff, to... Dobra, widzę, że Johnny Silverhand nigdy nie słyszał tekstu, że rozmiar nie ma znaczenia. Że nie liczy się wielkość łodzi, tylko jak, znaczy, jak się pływa po oceanie. Rozkoszy. Dobra, wychodzimy z tego klubu. Nie wiem, kto tutaj jest menedżerem, ale jak tutaj przyjdzie, to troszeczkę się chłop albo kobieta zdziwi, jak zobaczy, że wszyscy nie żyją. Ale czy to mój problem? Nie, już nie. Dobra, dostarczmy sprzęt do skrytki, zakończymy ten sam kontrakt i udamy się chyba do Wakako. Jako, że teraz jeszcze robimy kontrakt dla niej, może będzie dla nas milsza, może jakoś bardziej doceni. Jest git. Skrytunia jest 150 metrów w tamtą stronę, ja sobie tutaj pojazd przyzwę, a nawet nie muszę, przecież tutaj przyjechałem. Zaparkowałem. Siądziemy. Myślę, że tak troszeczkę rozładowaliśmy emocje na sam początek tego odcinka. Pokroiliśmy paru ludzi. Jest git. Możemy w takim razie jechać. O Boże, naprawdę zabrałem kogoś na przejażdżkę na moim przednim zderzaku. Kurwa mać! Oni tak zawsze emocjonalnie niezwykle reagują na wszystko, co ja robię na ulicach. Chłopa potrąciłem i normalnie policjant, który jest obok. Kurwa mać! Dobra, zdeponuj przedmiot fabularny, fantastycznie, mogę już spierdalać w takim razie, bo za chwilę znowu policja się tutaj pojawi obok. Teraz pewnie zadzwoni Wakako, powie mi, wiesz, że te roboty dało się zrobić lepiej, co nie? No, przynajmniej Regina cały czas mi tak mówi, ale Regina to jest wredna pinda. Dobra, nie ma opierdalania się, nie z Panam, ponieważ mnie nie interesuje w tej chwili Panam, chodźmy do Wakako. Tutaj mamy motyw, który zaczęliśmy już na końcówce poprzedniego odcinka. Czyli dostać się do Hanako chyba się nazywa. To jest córka Saburo. Kurwa, a dobra, to jest przeciwnik. Wiozę go na dachu! O Boże, popodbijałem sobie chłopa. Powinno mi się teraz zlevelować jakieś korzystanie z pojazdów jako narzędzi destrukcji.
Okej, kontrakcik zamknięty, jest dobrze. Jedźmy w takim razie do niej. Tak, do Hamtaro musimy się dostać. Ona w jakiś sposób musi nam chyba przywrócić nas do łask w oczach Arasaki. Głównie tutaj chyba ten Tokagero, taka Mura Hakabura, on tutaj walczy o to, żeby on już nie był postrzegany jako zabójca swojego szefa, bo niewątpliwie darzył go bardzo bliskim takim uczuciem. Wiecie, to nie, że go kochał, tylko tutaj chyba się rozchodzi o honor tak naprawdę. Że on nie chce być, wiecie, jak to w Japonii bywa, w ich kulturze, on nie chce być uznawany za tępego chuja i złola, tylko dlatego, że jakiś gościu miał dość swojego ojczulka i chciał przejąć po nim biznes. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. Czego ty ode mnie chcesz? I tę twoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? On do Takemury mówi. To niemożliwe. Oczywiście, a nie. Hideshi Hino we własnej osobie. W samą porę. Czyżby? Wiesz, co to za jeden? Hideshi Hino z wieczornego pasma rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Potrafisz jeszcze zrobić to swoje słynne lepiej zapnijcie pasy? Nie. Dalej, takich rzeczy się nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi, powinniśmy wejść. Teraz. Chłop chyba najebany. Nie, tego nie chciałem robić. Hideshi. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. No dawaj, wejrze Takemura. Ej, całe lato tego nie słyszałem. Zrobisz mu dzień. Lepiej zapnijcie pasy. Co było to? On się ucieszy, czy... O Jezus, to był Wii. Cholera, co się z tobą stało? Pewnie chujowo to zrobił. Sam siebie nie poznaje. Biorąc pod uwagę, że to nawet nie jest on. Możemy iść. Dobra, chodźmy. Zobaczymy, co nam powie Wakako. Smutne, żeby się aż tak stoczyć. A, piąteczka, kolego. Aj, Takemura, jak mogłeś doprowadzić do takiego stanu? Ten kolejny bysior. Tutaj widzę, że wszyscy ci japońscy korpo ludzie mają takie dziwne, kurwa, kropki u góry symbolizujące chyba flagę. Teraz przepraszam, mam gości. Hello, Wakako. Czy ona znowu zostawi telefon przy... Nie! Schowała go! Do wnętrza swego uda. Wi, dobrze cię widzieć. Widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Hideshi Hino. Komik. Okada-san. Owai dekite koe desu. No proszę. Gentleman. W przeciwieństwie do mnie. Przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podejmij jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Dobry Fixer zawsze byłby ciekaw. Jest, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. A nawet w łudzie. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaka. Znów. Ale czekaj, posłuchaj. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Dexter Deshon kurwa nie żyje. Możemy wykorzystać tekst Punka. Ale muszę pamiętać, że to nie jest tak, że o, mam dostępną kwestię Punka, to ją kurwa wybiorę. Czekaj. Przypomnisz, czemu Dex nie odbiera telefonu do Takemury? Podobno Arasaka zabiła ci wnuka. Może wybierzmy to. Takemura, możesz przypomnieć, czemu Dexter Deshon nie odbiera telefonu? Bym go osobiście odjebał. Bo Dexter Deshon nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora z Arasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Ja tam mam trochę gotówki. Dostajecie je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Ale jaka mądra sentencja. Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu.
Okej! Tylko jakie są te powody? Czyżby ona też nienawidziła Arasaki? A może zna znanego komika, Takemurę? Bez powody cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało. O Jezus, ci są najgorsi. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown. A my, jak co roku, zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. Ach, Arasaka, jak ich nie kochać? Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Ta wiedza może być niebezpieczna. Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą, przecież wkrótce się dowiem. Okej. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Muszę się zgodzić z Takemurą, to zdecydowanie nie brzmi, jakby było w 100% za darmo. Łakako, popatrzcie na to jej takie zawadiackie spojrzenie, ona coś kryje. Cokolwiek planujesz przeciwko Arasace, tym razem zrób to porządnie. Nie ma sprawy, babuniu! A ilu miałeś mężów, tak przy okazji? Dobra, Takemura, co w takim razie robimy? Musimy ogarnąć teren, pozbyć się ochrony. Te dane, to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia. Okej. To widzę, że mamy kolejny quest z rodzaju weź hopie, poczekaj. Dobra. W takim razie parada w Japantown, co? Ach, Arasaka widzę, tak ewidentnie robi, co im się żywnie podoba. To tak jak kiedyś była dojebana akcja, że wypuścili w ramach jakiejś tam, nie wiem, eventu, performance'u, reklamy, wydarzeń organizowanych przez miasto w Ameryce gdzieś. Popierdoloną ilość balonów. I te, poczekaj dzień na telefon od Takemury. No mogę to przeczekać, poczekać już teraz, zobaczyć o co będzie chodziło. A mogę się udać zrobić coś innego. Powiedziałem, że dzisiaj robimy w tym odcinku fabułę. Dlatego wydaje mi się, że nie będziemy zmieniali tego questa, tylko po prostu przeczekamy sobie ten dzień. Chyba, że mamy tutaj jakiś kontrakcik. O, czy mi się wydaje, czy to jest jeszcze raz ten automat? Bo jeżeli to jest ten automat, to mogę sobie z nim teraz pójść troszeczkę pokonwersować. Tak mi się wydaje, że on gdzieś tutaj był. Tak. To chyba to. Ho, ho, double jump. Tak, to jest automat. Jakiś dalszy ciąg jego tutaj psychologiczno-psychiatrycznych porad w załogu. Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony z mojego obecnego wizerunku. Proszę przestać. Bo co mi kurwa zrobisz? O kurwa! Dobra, niekoniecznie to... Dzięki, ale się najadłem strachu. Myślałem, że przemaluje mnie na różowo. Chciałem mu coś powiedzieć, ale byłem na tyle blisko, że go złapałem od razu. To znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić zniżką. Dzięki, Brenda. Dawaj mi jakąś kolę. Zasłużyłeś sobie. Jesteś taki nieustępliwy i miły. Nie dla każdego. Ej, da się w tej grze przelecieć automat? Ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Uff! Co mi się dzieje? Ale mnie coś dojebało właśnie! Co? Nie wiem, o czym mówisz. Pomyliłeś mnie z kimś. Strasznie dużo życia właśnie straciłem. Naprawdę? Bardzo przepraszam. Może jednak nie jestem tak wyjątkowy, jak mi się wydawało. Tak. Nie. To znaczy, może. Na razie, Brendan. Wait a minute! Dziwne to było. Nie mówi się źle o Nie rozumiem do końca, o chuj mu chodziło. Coś bardzo dziwnego mi się stało. I ten automat, mam wrażenie, nie jest taki milusi i dobrusi, jak mogłoby się nam wydawać na pierwszy rzut oka. Muszę, kurwa, uważaj na niego, bo jeszcze mnie poskłada.
pieprzony kurwa dyspozytor, normalnie puszek. Dobra, jako że jak już mówiłem, troszeczkę akcji by się przydało. Tutaj mamy jakiegoś człowieka w opresji. Niech mi się tylko cały świat przed moimi oczyma uspokoi. Tam mamy jakiegoś człowieka w opresji do uratowania. Oj, oj! Dobra, double jumpy, najlepszy sposób na uniknięcie w pierdolu. Zajrzyj do załącznika i jedź pod wskazany adres. Przejmiesz tam auto od Siergieja Karaśnińskiego. Mhm. Można zawieźć do Tiger Glossów. Wóz, nie Siergieja. Wszystko zrozumiałeś? Okej. Okay. Mam nadzieję. Coś mi się naprawdę pojebanego dzieje z twarzą, z umysłem i wzrokiem. Patrz na minimapę. Wysła mnie Wakako. A, człowiek, który uratuje mi życie. Jestem Siergiej. Siergiej. Możesz mi mówić S. Wow, to naprawdę super skrót. Co się ze mną dzieje? Czym się naraziłeś Tigersom? A, to była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Oj, oj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty, nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska. Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Zastrzeliłeś go przez pomyłkę? Klasyka! Nie, codziennie mi się to zdarza. Gorzej. Nie chcę o tym. O Boże, czy on mu zabił psa? Czy to jest nawiązanie do Johna Wicka? Nie wydajesz się jakoś specjalnie wystraszony. Bo wreszcie widzę światełko w tunelu. Nadjeżdża mój happy end. Ej. Jesteś pewny, że Tiger Claws podoba się twój prezent? Na 100%, na 1000%. Nie będzie żadnego problemu. Jak nic. Seryjny morderca z małym pieskiem i on zrobił coś gorszego niż zabicie go. Zabił mu kurwa psa, to jest John Wick. Okay. Ja chcę to zrobić. Ale co mi się kurwa z mózgiem dzieje? Czy wy to widzicie? Czy ten automat mi to zrobił? Nie ogarniam do końca. No. Samochód to ten prezent? To coś więcej niż zwykły samochód, ale tak. To będzie ten Muscle Car Wicka, jak nic. A oni zajmą się resztą. Muscle Car Wicka. Z góry dzięki. Jak to się dzieje, że ja trafiam na takie interesujące kontrakty teraz, kiedy tak z dupy je sobie odpalam? O, może te wszystkie... Czy to? No nie, nie powiedziałbym, że to jest to samo, co Muscle Car Johna Wicka, ale... No, wygląda tak dość potężnie, więc może to mieć jakiś związek. Super, spodnie sobie jednocześnie znalazłem, tutaj jakieś Max Doki, nie Max Doki. Mogę to jakoś skomentować? Widzę, że tak, otwórz bagażnik. Dzięki Bogu, że to nie ten drugi. Wypuść mnie! No szybko! Zanim wróci! Bardzo nietypowy prezent. Co? Co? Mam cię dostarczyć jako prezent, niespodziankę, od niejakiego Siergieja. Człowieku, mów z sensem! Coś jakbyś wyskoczył z tortu. Tylko bardziej krwawo, przypuszczam. Co się tutaj dzieje w ogóle? Chłop nie wie, dlaczego jest przetrzymywany w bagażniku? Kim jesteś? Alex Puszkin. Biotechnika. Puszkin? To mi coś mówi. Jakości. Co starszy asystent kontroli ma wspólnego z Tiger Claws? Pracujesz dla Tiger Claws? Mówiłem, że nie przyjmuję ich oferty. Nie wydajesz się być w tej chwili w pozycji, w której możesz nie przyjąć ich oferty. Dobra, chuj, bądźmy mili i dobrzy. Wyskakuj. To skomplikowane. Wyskakuj. Nie wiem, o co chodzi, ale dziękuję. Nie pożałujesz tego. Tiger Claws nie wydają się być jakimiś niesamowicie sympatycznym dostałeś gromadką. Dostałeś zlecenie od Wakako, tak? Zapłacę jej, nie będzie stratna. I ty też nie. Co mi się kurwa z mózgiem dzieje? Pierdolnął go ten bagażnik! Wakako, hello! Kto to widział? Dałeś się przekupić wrednemu korposowi z bagażnika? Ciągle mnie zaskakujesz. Ty no wiesz co, Wakako. Z drugiej strony rację ma ten, kto więcej płaci, prawda? I dziś nie jest to Siergiej. Na jego nieszczęście. Biedaczek ma teraz przez ciebie naprawdę przechlapane. Coś za coś, Vi. Coś za coś. Kontrakt zamknięty. Ty no, muszę przyznać, jeżeli ten chłop wykończył pieska seryjnego mordercy, no to każdy, kto śledzi chociaż trochę wydarzenia w popkulturze, dokładnie wie, jak się to dla niego skończy, nie? O chuj chodzi? Czemu mi się tak ciągle wszystko gliczuje? Czy wy to widzicie? Czy ja nie wiem, mam iść do Reaper Doka powiedzieć, że mi się w głowie pierdoli? Tu jest jakiś, ale obstawiam, że nie jest zbyt wysokiej klasy ten Reaper Dok tutaj. Co to jest, kurwa, za przejście mi tutaj proponuje? Gdzie ten... O, jeszcze mi coś potrąci... Nie, jadę na tym aucie! O!
Ty w sumie wieziem, tutaj ktoś nie żyje. Coś się pojebanego ze mną dzieje, wszystko mi po prostu miga, cały świat przed oczyma. Nie wiem jak ja mam z tym walczyć. Poczekajmy może sobie trochę. Przez te moje zmiany tutaj, no kurwa, ja mam iść spać? Co mi się dzieje? Łakako, chcesz porozmawiać? Kurwa, nie ma tu Łakako, nikt do mnie nie dzwoni, co mi się dzieje? Halo? Nie wiem, czy pójście na miejsce spotkania cokolwiek zmieni, totalnie mi się jebie przed oczami. Czy to jest glitch? Jakby to już powinno się skończyć, tylko że coś się zbugowało i dalej trwa? Mam jeden tylko pomysł, jak to rozwiązać. Będzie to wymagało ode mnie troszeczkę tutaj podróżowania, ale wydaje mi się, że warto, bo... Dobra, nieważne. Ja nie chcę się widzieć z panem. Chciałbym tutaj poczekać na telefon od Takemury. Tylko no, jak ja mam czekać na telefon od Takemury, jak mi się coś niesamowicie dziwnego z mózgiem dzieje? Takemura, witaj Wi. Łakako Okada, myślisz, że nas nie wystawi? Może już przestała być urocza? Masz jakieś podejrzenia? Wystarczyło na nią spojrzeć. Jadowity pająk przywdział mask miłej staruszki, ale ja nie dałem się oszukać. Gdyby nie jej niechęć do Arasaki, sprzedałaby nas za kilka kulek do pachinko. A skoro tego nie zrobiła, to znaczy, że jest kimś jeszcze groźniejszym, oportunistką. Może chcieć upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i po prostu czeka na okazję. Wi, jestem w Kabuki, nachodzą mnie dwa pytania. Jak można było nadać tym slamcom taką nazwę? Przecież Kabuki oznacza sztukę śpiewu i tańca. Wkrótce dam znać. Daj znać, jakbym był potrzebny. Może kiedyś skorzystam z tej propozycji, na razie daję sobie radę, później ty bierzesz na siebie. Okej, okay. gościu naprawdę czasami dziwacznie gada. Anyway, słuchajcie, moi drodzy, ja... Gdzie siedzisz i nie wyłaz, co? Czy on do mnie mówi? Ja chcę tylko do szybkiej podróży iść. Nie będę wam całego tego procesu pokazywał, ponieważ nie wiem, czy to się nie skończy restartem gry, bo to chyba nie powinno tak wyglądać cały czas. Dlatego na razie zapauzuję. Dobra, przyznam się, myślałem, że rozwiązanie mojego problemu będzie przespanie się, ale jednak było ono o wiele prostsze, wystarczyło zapisać grę i od razu ją wczytać. Krok w krok! Ty, to kolejny jakiś kaznodziej uliczny. Co tam masz do powiedzenia? Ta, o co chodzi? Aha, przed chwilą się darło, a teraz tylko to, o co chodzi. Ten totalnie zniszczony przez narkotyki, ewidentnie jak się uśmiechnął na koniec. Dobra, mam czekać na telefon od Takemury, dlatego przewijmy sobie troszeczkę czas. Nie wiem, o ile powinienem ten czas przewinąć. On na razie tam SMS-ki pisze. Czy teraz coś mi się na telefonie pojawi? Czy może jeszcze więcej godzin muszę przeczekać? Night City teraz stało się Dzień City. Nic się nie wydarzyło, okej, okay. Przewijamy czas dalej w takim razie, pewnie znowu do nocy. Maksymalnie o 4 godziny dam radę na raz przewinąć, bo mi się coś tam ciągle wyłącza. O, zidentyfikowany. Jak to kurwa przeciwnicy zostali zaalarmowani? O chuj wam chodzi? Wciąż nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, ujawniając się Łakako. Zaufanie to sake, którą należy wypijać schłodzonej, to w rozsądnych dawkach. Wciąż nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy... Aha, to już przeczytałem, Jesus. Dzięki za radę, będę pamiętać. Super, naprawdę, wiele mi daje ta rozmowa, Takemura. Czy ja dam radę jeszcze tutaj jakby doczekać się telefonu od ciebie, jakiejś takiej wezwania do akcji, cokolwiek? Może jakby, o teraz po północy na przykład? Wtedy była jakoś mniej więcej chyba czwarta nad ranem, więc po prostu może muszą 24 godziny minąć i wtedy się coś sensownego stanie, więc przewijmy się tak do znowu do 5, 6 rano na przykład. Może wtedy będzie miał mi coś do powiedzenia. Jest, o nie, to Judy. Hej Judy. Jak się czujesz? Chujowo. Dokończymy innym razem. Myśliłam coś. Kurwa, list gończy wystawiono. Super! Zajebiście! Przerwało mi to rozmowę z Judy, ale jestem zły teraz. I będę musiał to kurwa przeczytać teraz w dzienniku, żeby się dowiedzieć, co ona mi miała do powiedzenia. Super! O chuj chodzi tej policji? Jakie ciało znaleźli? Przecież jakby... Tak, zabijam dużo ludzi, ale w tej chwili tam akurat nikt nie leżał. Więc o co chodzi? Spierdalam najszybciej jak mogę. O kurwa, tutaj chyba jakieś kolejne przeciwniki są. Dobra, będę biegł po prostu po ulicy. Zaraz nie będę mógł biec w ogóle, bo mi się wytrzymałość kończy. Dobra, już mnie gubią, fantastycznie. Czy Judy zadzwoni jeszcze raz? Wiem, że zrobił się tam quest mechaniczna dziewczyna. Znaczy, pojawił mi się. Na czym on polega? Nie mam zielonego pojęcia. O, teraz. No hej, to o czym mówiliśmy? Sorry, policja mnie zaczęła ścigać. Ale wymyśliłam coś. Słyszałem, że żałobę trzeba odpowiednio przeżyć. Trzeba przejść przez wszystkie etapy i nie blokować uczuć. Najpierw jest szok, potem gniew, potem smutek. Jestem przy gniewie i tutaj zostanę, bo wiem, co z tym gniewem zrobić. Okej. No to co wymyśliłaś? Lizzie's Bar był kiedyś burdelem. Tigersi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo.
Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Uuu, to mi się podoba. Na pewno dobrze to przemyślałaś? W ogóle tego nie przemyślałam. Wiem tylko jedno. Moksom udało się nie dlatego, że wszyscy siedzieli na dupach i myśleli. Znam tę historię. Z klubem wcale nie poszło tak prosto. Nie powiedziałam, że będzie prosto. Ivy myślała, że w chmurach będzie bezpieczna. Wiedziałeś, dokąd ją to zaprowadziło. Vi, ja po prostu nie mogę patrzeć na to spokojnie. Dobrze, Judy, musisz przekuć ten gniew w coś konstruktywnego. Namówiłaś Mox, żeby przejęli chmury? Nie, namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Pomożesz mi. Nie licz na mnie, to zły pomysł. W życiu bym tego nie powiedział. Dobra, pomogę jej. Jestem z tobą. Zajebiście. No to jaki jest plan? Musimy porozmawiać z Majką Maedą. Jeśli ona się nie zgodzi nam pomóc, to wszelkie planowanie możemy sobie odpuścić. Kim jest Majką Maeda? To laska, która nieoficjalnie rządzi w chmurach. I jest w tym naprawdę dobra. A oficjalnie? Oficjalnie jest lalką, czyli nikim. Naprawdę? Laska, która jest niby nikim, tak naprawdę rządzi chmurami na jakiejś zasadzie? A co z tym Woodmanem? Jesteś pewna, że ta Majko będzie chciała nam pomóc? Gdybym była pewna, to bym do niej zadzwoniła. I nie potrzebowałabym twojej pomocy. No dobrze, okay, to brutalne. Czy jesteś pewna, że ona będzie chciała nas wyrzucić na zbity pysk? Nie. To już coś. Dobrze znasz tę całą Majko? Za dobrze. Podoba mi się nawet ten pomysł. Kiedy to robimy? Spotkajmy się wcześniej rano. Wtedy prawie nikogo tam nie ma. Jak wcześnie? Przed 8:00. Będę na ciebie czekała przy wejściu. Albo nie. Na balkonie domu lalek. Spróbujemy wejść tak, żeby nas nie widzieli. Na balkonie. No dobra. Podoba mi się to. Jak widzicie, quest, który rozpoczął się od jakby bardzo fabularnej części dowiedzenia się, gdzie jest Evelyn, ewoluował w jedną wielką zemstę Judy na tym całym systemie lalek, który zniszczył jej przyjaciółkę i doprowadził w sumie do jej śmierci. Ha, to całkiem interesujące. Zobaczmy, jak to w dzienniku wygląda. Mechaniczna dziewczyna spotka się z Judy wcześnie rano na balkonie chmur. Tak. Pamiętam, że to ma być jakaś tam przed 8:00. Spoko, bardzo sympatyczne, ale ja naprawdę chciałbym się doczekać tego jebanego telefonu od Takemury. Czy ja mogę do niego zadzwonić? Nix. O co tutaj Nix dla nas ma? Otwórz komunikator. A to jakieś pierdoła pewnie. Tutaj Padre, dzieło życia Jake'a, to jest kolejny kontrakt. Wakako pewnie kolejne dwa kontrakty. Coś tam wytrych, coś tam tutaj. Nix, chyba nie, to już jakaś stara wiadomość, której po prostu nie odczytałem. Dobra, telefonie. Delemain, Jackie, Judy, Kirk, Panam, Regina. Gdzie jest Takemura? Takemura, dzwoń! Jak on do mnie kurwa nie zadzwoni, to ja do niego. Robimy coś? Jak idą przygotowania? Jak idą przygotowania? A właściwie wszystko gotowe. Teraz najtrudniejsza część. Czekań. Ale nie powinniśmy o tym mówić. Ktoś może nas podsłuchiwać. Okej. Nie wiedziałem, że taki z ciebie paranoik. Lepiej być żywym paranoikiem niż martwym głupcem. Okej, zmiana tematu. Dobra, prawda jest taka, że nie mam jakieś niesamowicie wiele rzeczy, o których chciałbym z nim pogadać. Do usłyszenia. Do usłyszenia zatem. W kontakcie. No mogę tylko i wyłącznie dalej przewijać czas, albo robić po prostu inne rzeczy i czekać na ten jego telefon, ale chciałem zrobić tego questa całkiem dużo w tym odcinku, a nawet mi nie dadzą. Zadzwoni do mnie chłop, czy nie zadzwoni? Jak będę jak pojebany przewijał... Ty! Czekajcie, a przecież mogę zrobić też tak. Pyk! 24 godziny do przodu. Teraz to już musi, kurwa, ktoś do mnie zadzwonić. Chyba, że to jest zaprogramowane tak, że muszę zrobić po prostu coś innego. Dobra! No to sprawa jest w takim razie elementarna, ludzie! Idziemy robić questa dla Judy. Jeżeli on naprawdę nie chce z nami tutaj gadać, no to pozostaje mi pójść do chmur i te chmury totalnie rozjebać. Tam mamy jakiś balkon, na którym mamy się z nią spotkać. Trzeba będzie tylko przewinąć znowu czas i poczekać, aż będzie jakaś tam godzina rano. Nie jestem wielkim fanem przewijania tutaj takich dużych ilości czasu, bo to ostatecznie strasznie pcha do przodu wewnętrzne mechanizmy, które są tutaj zaszyte. Gra wie, że minęły tam 2 dni, wiecie, dzwonią kolejne osoby, dzieją się kolejne rzeczy.
dużo tutaj może ulec zmianie w czasie 2 dni, które sobie tak przewijam, czekając na jakiś telefon. No ale hej, czekając na Takemurę, od którego telefonu się chyba w końcu nie doczekam, udało mi się dostać... Co za pojebane dźwięki są! Jak potwory jakieś z Half-Life'a. No, czekając na Takemurę, udało mi się doczekać Judy, więc jest to coś, czego się nie spodziewałem, ale jak najbardziej mi to pasuje. Na balkonie chmur mamy się spotkać, aczkolwiek tutaj już window mamy do tych chmur sobie wjechać, więc przydałoby się... Co to? Telefon? Kurwa, Takemura! Ja pierdolę, gość ma wyczucie, naprawdę! Te dane od Wakako Okady bardzo pomocne, a ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Tajemniczo. Uliczny market w południowej części Japantown. Dokładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. Ty, automat zniknął też. Ja pierdolę, tyle rzeczy się tutaj dzieje naraz. Hej, koleżanko, o co chodzi z tym automatem? Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Zabrali go, tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest... że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam. Też to poczułeś? On jest... jak człowiek. Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja nie dam rady bez niego. God damn! Ja automat! To obstawiam nawiązanie bardzo proste do filmu Ja Robot z Willem Smithem, czy tam generalnie, nie wiem, czy ten film nie był na podstawie może jakiejś książki, ale nie jestem tego pewien. Tyle rzeczy się teraz dzieje, a nie wiem czym się zajmować. Tutaj widzę, ta misja się zmieniła na koty w ciemności. Szalony Ronin nie zwalnia tempa, ledwo dostaliśmy informację od Wakako na temat parada, a Takemura już zaczął coś knuć w Japantownu. Chce się spotkać na ulicznym markecie. Jasne, możemy pogadać, ale znasz moje zdanie, nie daj mu się w nic wmanewrować. Kto wie, jakie myśli błąkają mu się pod nierównym sufitem. Jak to w ogóle wygląda kwestia naszej postaci, tych postępów? Tutaj było chyba po 5%, czy mi się wydaje, poszło trochę do przodu. Ja nie wiem, czemu ciągle żyję w wielkim strachu, że za bardzo pchnę wątek główny i nagle będę musiał przez 10 odcinków robić tylko i wyłącznie poboczne. Ale jak na to wyjdzie, to na to wyjdzie. Wydaje mi się, że jak już tak się zainteresowałem tematem tego automatu, to spróbujemy pójść do punktu serwisowego na początku kolejnego odcinka. I kusi mnie to, co Judy ma ochotę zrobić. A to, co Judy ma ochotę zrobić w kwestii chmur, czyli rozjebać ten klub i go przejąć, zniszczyć biznes lalek, albo go na tyle przeorganizować, żeby był, powiedzmy, dobry dla dziewczyn, które tam pracują, pod odpowiednią kontrolą, bo jeżeli laska, która była albo jest lalką, będzie rządziła przybytkiem, w którym są lalki, to myślę, że zadba o to, żeby im było dobrze. Albo pożre ją korporacyjna chciwość i będzie dokładnie tak samo. Zobaczymy, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Ja uciekam. Pa, pa.